Czy wiecie, że elektronika to jedna z najpopularniejszych szkół w Sosnowcu? Nie tylko. Jeden z naszych uczniów na stałe mieszka w miejscowości, która jest oddalona od szkoły 241 km. Chcecie zobaczyć, co u nas słychać? Zapraszam. Jesteśmy w jednej z pracowni elektronicznych i automatycznych. Takich pracowni w szkole mamy 10. Współczesna elektronika i automatyk głównie wspiera się zestawem komputerowym oraz dodatkowymi elementami. Tu widzimy gadżecik do nauki programowania mikrokontrolerów i zestawy dla technika relacji nagrań. Zaraz przejdziemy do innej pracowni, pokażę Wam, jaki inny sprzęt mamy w innych pracowniach. Jest to pracownia komputerowa, jedna z 15 w naszej szkole. Uczą się tutaj uczniowie technika informatyka i technika programisty na zajęciach, które dotyczą grafiki komputerowej, programowania oraz tworzenia stron internetowych. W ramach szkolenia zawodowego uczniowie odbywają praktyki zawodowe, między innymi w Portugalii. Nasza szkoła jest naprawdę duża. Ma 15 tysięcy metrów kwadratowych. Uczy się w niej blisko 1000 uczniów, a zatrudnionych jest prawie 100 nauczycieli. Zobaczcie, jakie mamy długie korytarze. Dzięki temu wszyscy się tutaj mieścimy. Jedno z moich ulubionych miejsc w elektroniku. Magiczne, cudowne, niezwykłe. Biblioteka szkolna. Bo elektronik to nie tylko technika. To też matma, polski, geografia, fizyka, to także zainteresowanie. Warto tu przychodzić, warto wypożyczać, warto tu być. Rewelacyjne miejsce. Oprócz. Moje ulubione mówią wieki, co? Epidemia w Europie. W elektroniku mamy audytorium. Piękną, klimatyzowaną salę, jak na prawdziwej uczelni. Może ona pomieścić nawet 100 osób. To tutaj odbywają się wykłady prowadzone przez profesorów z zaprzyjaźnionych śląskich uczelni. Wykłady dla Was, przyszłych studentów. Niewiele szkół w Sosnowcu może pochwalić się własną aulą. My jesteśmy szczególnie z naszej dumni, ponieważ możemy zaprosić tu 550 gości. Uczniowie elektronika przygotowują oprawę dźwiękową dla uroczystości, koncertów, konferencji, przedstawień. W naszej szkolnej auli witamy i żegnamy naszych uczniów. Sala gimnastyczna. Fajna, nie? Mamy takie dwie. Jedną trochę mniejszą. Oprócz tego na zewnątrz dwa pełnowymiarowe, wielofunkcyjne boiska. Tylko przyjść i się rozwijać. Nie tylko tu, ale też tu. Zapraszam. Elektroniku nie tylko się uczymy. Co roku w czerwcu, a czasami jesienią, wyruszamy na kilkudniową przygodę. Świetnie się bawimy, wspólnie. Mamy również KTG. KTG przyciąga zarówno uczniów, jak i absolwentów, którzy już dawno opuścili mury naszej szkoły. Co to takiego? Dowiecie się już z kolejnych filmików.